Cześć, jestem Pan Pizzer i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale lub profilu, w zależności od tego, gdzie to oglądacie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić przepis na domowy makaron w wersji premium. Ten makaron jest dużo lepszy niż jakikolwiek możecie kupić w sklepie. Jest prosty do wykonania, składa się tylko z 5 składników. Nadaje się on jako baza do włoskich dań, ale także jako świetny makaron do normalnej polskiej zupy. Zanim przejdziemy do przepisu, chciałbym Was prosić o subskrypcję mojego kanału, skomentowanie filmiku, udostępnienie go gdziekolwiek chcecie. Was to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszego działania. Zatem zaczynamy! Do wykonania tego przepisu potrzebujemy 3 jajka, 4 żółtka, 190 g mąki 00 lub zwykłej mąki pszennej oraz 70 g semoliny, a także 15 ml oliwy z oliwek. Do miski miksera planetarnego wsypujemy mąkę oraz dodajemy semolinę. Włączamy nasz mikser i mieszamy mąkę oraz dodajemy jajka. Następnie dodajemy żółtka i dalej mieszamy. Dodajemy oliwę z oliwek i cały czas mieszamy, aż ciasto połączy się w jednolitą całość. Wyciągamy nasze ciasto na stolnicę obruszoną mąką. Ponownie zagniatamy ciasto. Z zagniecionego ciasta formujemy kulę. Przykrywamy nasze ciasto miską i zostawiamy na 15 minut w temperaturze pokojowej. Następnie przekładamy ciasto do miski lub zawijamy w folię i przekładamy do lodówki na około pół godziny. Ciasto kroimy na 4 równe porcje. Z jednej porcji ciasta formujemy prostokąt. Następnie delikatnie rozwałkowujemy ciasto, aby weszło nam do maszynki do makaronu. Ciasto przepuszczamy przez maszynkę do makaronu, zaczynając od poziomu 0. Następnie zmieniamy co jeden lub co dwa poziomy, aż dojdziemy do preferowanej grubości ciasta. Moim ulubioną grubością jest poziom 7 lub 6. Następnie podłączamy przystawkę do krojenia i kroimy nasz makaron tak samo, jak go rozwałkowywaliśmy. Nasz makaron już jest gotowy. Możemy go powiesić na specjalnej suszarce do makaronu lub też na wieszakach drewnianych. Albo przesypać go mocno mąką i pozostawić do wysuszenia na jakiejś kratce. Ale istnieje też opcja, że po prostu można go ugotować i zjeść. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i śledzenia go. Pozdrawiam.